Cześć wszystkim! Na tym kanale sprawdzam różnorakie strony, które mi podsyłacie. Robię to, abyście wy nie musieli. Dzisiejszy temat odcinka to Call of Duty Points do Call of Duty Warzone 2. Czy to możliwe? Czy warto? Dowiesz się w tym odcinku. Wiadomo, nic nie jest pewne i lepiej dmuchać na zimne. Dlatego właśnie powstał ten film, abyście to wy nie musieli sprawdzać. Zacznijmy może od tego, co w ogóle dają COD Points. Większość osób pewnie już wie, ale myślę, że i tak warto to sobie wyjaśnić. COD Points są walutą premium Warzone, dzięki której możesz kupować nowe przedmioty, skiny czy akcesoria. Więc myślę, że temat jest wart uwagi, w szczególności dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z grą, ponieważ już na samym początku mogą mieć przedmioty, które chcą. Okej, a więc przejdźmy do strony. Link do strony znajdziesz w opisie lub przypiętym komentarzu. Prezentuje się on następująco. Jak widać jest wiele informacji, warto sobie poczytać. Dużym plusem jest to, że na stronie nie musimy podawać hasła czy innych poufnych danych do konta. Jeżeli jakaś strona wymaga podawania danych do konta, to wiedz, że to scam. W życiu nie poleciłbym czegoś, co wymagało podawania hasła do konta. Nigdy nie podawaj swojego hasła na żadnej stronie, oprócz oficjalnej stronie Warzone. Okej, a więc przejdźmy do informacji na stronie. O, uwielbiasz grać w Warzone. Mamy coś dla ciebie. Tutaj za chwilę przejdziemy. Strona wysłała już ponad 17100 zestawów, z czego około 10900 jest jeszcze dostępnych. Ogromne dane. Sporo zestawów już poszło, więc trzeba się trochę pośpieszyć. Ale jak widać, strona już trochę istnieje. Jakieś tutaj opinie klientów. No tutaj mamy opis, czym w ogóle jest Warzone. Okej, a więc przejdźmy do tego, po co tu jesteśmy. Kliknijmy w przycisk, przejdź do zgarniacza. Czyli teraz mamy przejść po prostu do formularza, w którym będziemy zgadniać na zestaw Warzone. To klikamy. Okej, i zostaliśmy przekierowani. Jak widzimy, jest sobie tutaj formularz. W pierwszym polu musimy podać naszą nazwę grze, by można było odnaleźć nasze konto. To w sumie dosyć logiczne. Muszą przecież wiedzieć, które konto korzysta ze strony. Okej, nazwa wpisana. W drugim polu musimy wskazać markę telefonu, z której korzystamy. Do wyboru mamy Huawei, Xiaomi lub inna. Ja wybiorę inna, ponieważ nie mam telefonu Huawei ani Xiaomi. Okej, oto dane, które wpisaliśmy. A teraz wybieramy zestaw COD Points, który chcemy zgarnąć. Ja na potrzeby filmiku wezmę zestaw 2400 COD Points. Dlaczego 2400? Ponieważ chcę kupić sobie Messi Operator Bundle, więc idealnie mi starczy. Więc teraz tylko klikamy. I teraz nam weryfikuje. Weryfikacja już prawie zakończona. Jak widać, musimy przejść teraz przez weryfikację. Do wyboru mamy szybką weryfikację, która działa i na komputerze, i na telefonie, jak również mamy do wyboru drugi sposób, który z tego co wiem, zajmuje trochę więcej czasu i działa głównie na telefonach. Ja wybiorę szybką weryfikację, ponieważ jest łatwiejsza i ma wyższą skuteczność. To po prostu klikamy. Aha, czyli teraz mamy wysłać SMS-a o takiej treści na numer tutaj podany. No to chyba nie pozostaje mi nic innego jak takowego SMS-ika wysłać, a następnie przepisać kod. Jaki otrzymam? No dobrze, kodzik przepisany. To teraz klikamy przycisk dalej. Weryfikacja przeprowadzona pomyślnie. Jak widać, otrzymaliśmy komunikat, który informuje nas, że wszystko przebiegło pomyślnie i że do naszego konta został pomyślnie dodany zestaw. Świetnie. Więc co możemy teraz zrobić? Przejdźmy sobie do Warzone. Okej, i jesteśmy. Mamy 2400 COD Points. Świetnie. Mam nadzieję, że strona będzie istnieć jak najdłużej. Okej, punkty zgarnięte. To czas teraz na zakup Messi Operator Bundle. Wygląda naprawdę kozacko. To kupujemy. Okej, kupione. Ta strona to podstawa dla każdego początkującego gracza. Wiele wnosi do społeczności gry. Więc podsumowując, strona naprawdę warta uwagi. Co mogę jeszcze dodać? Korzystajcie póki możecie. W przypiętym komentarzu czy w opisie filmu umieszczę link wraz z informacją, czy sposób dalej działa. Bo wiadomo, nic nie trwa wiecznie. Więc wypadałoby dać znać, jeżeli coś się zmieni, czy przestanie działać. Jeśli chcesz, abym sprawdził inną stronkę, to napisz w komentarzu. Sprawdzę i nagram to. Jeżeli film Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić lajka i suba. To naprawdę pomaga. To ja się teraz z Wami żegnam i życzę udanych łowów. Cześć!